No to zobaczmy cenę tego. Słuchajcie, on kosztuje 13 tysięcy koron. No ogólnie nam w przyczepie się zimno zrobiło, 16,5 stopnia. Szymek, poczekaj. Ja pójdę pierwszy. Jesteśmy w trakcie wyjeżdżania z kempingu. Wyjechałem właśnie przyczepą tam z naszej miejscówki. Zostało mi jeszcze spuścić szarą wodę, także zaczniemy od tego. No i jak widzicie, pogoda nas nie rozpieszcza, cały czas pada. Znaczy to jest taki deszcz na przemian z mrzawką, także mimo, że niby nie pada, ale jak wyjdziecie, to jesteście mokrzy. Ta mrzawka tak dobija. Ja tutaj już mam szarą wodę, także wylewamy. No i po prostu będziemy stąd odjeżdżać. Ale mam też takie przemyślenie, że fajnie by było, gdyby ta przyczepa miała wylew z tego zbiornika na szarą wodę właśnie z prawej strony, z tej strony, bo zazwyczaj właśnie zlewy są gdzieś na poboczu, no a ja mam rurę po prostu z tamtej i to jest trochę takie utrudnienie, bo pokażę wam, rurka jest tutaj i ciężko trafić w kratkę. Jakby była jednak z prawej strony, to by było o wiele wygodniej, ale nic, baniak już się wylał. Pakujemy go i odjeżdżamy. Umyjemy jeszcze z tych paprochów. No i... aha, jeszcze wodę sobie natankuję, dobra. W ogóle znalazłem nową miejscówkę na ten baniak. Nie chce mi się tam tej klapy otwierać i roweru ciągle tam odstawiać, więc wjeżdżam zawsze tutaj. No i tu jest fajne miejsce. Baniak jest czysty, nie śmierdzi jeszcze, więc pomyślałem, że nie ma żadnych przeszkód, żeby tutaj sobie siedział. Zatankujemy jeszcze wodę, odkręcam i biegniemy szybko, bo się leje. I do pełna poproszę. I będziemy gotowi na kilka dni. Widzicie tam Anię? Pod parasolem była grać w golfa jeszcze. Zapytamy jak było. Ania, jak było na golfie? Coś ci się parasol ci się złożył. Musisz go teraz tak zrobić. O, dobra. To się zawinęło. No, ja ci naprawię. Chodź szybko, mi się woda leje. Dobra, jest naprawiony. Jak było na golfie? Fajnie. Fajnie, tylko mokro, nie? Trafiłam. Aha, dobra. A jeszcze mi się nie wylewa, dobra, to jeszcze było. Ale już się wylewa, dobra. I teraz uważajcie, tutaj mam takie brudne moje mowery, więc może je trochę umyję. Bo jak wjeżdżałem na ten kemping, to tutaj jest bardzo duża woda. I tak mówię, jak już będę miał szlaufa. Jak mówię szlauf, to mówicie, że się mówi szlauch. A jak mówię szlauch, to mówicie, że się mówi szlauf. Więc nie wiadomo jak mówić, ale umyjemy sobie mowera. I jedziemy. Jeszcze tutaj. I tutaj. I odkładamy. Jesteśmy już gotowi, czekamy na kasię jeszcze, ale powiem wam co do akumulatora PLB40, to zobaczcie, prawie 2 dni stał bez ładowania, teraz go dopiero podłączyłem, strzałeczka się świeci, no i po 2 dniach, niecałe 2 dni, tak trochę ponad 1,5, spadło do 11%, nie? Ze 100, także lodówka cały czas była tutaj zasilana, jest minus 13, także jak widzicie, myślę, że 2 dni by wytrzymał i ładował tą lodówkę non stop. Teraz właśnie włączyłem silnik, ładuję go, no i chcę, żeby był na 100% znowu. Może się dzisiaj to uda zrobić. Powiem wam, że odpinamy przyczepę jeszcze tutaj w Mo i Rana, jest taki wielki płatny parking, będziemy musieli jeszcze zapłacić, ale odpinamy przyczepę, bo jedziemy na zakupy i chcemy kupić jakieś przeciwdeszczowe rzeczy, bo naprawdę dzieci nie miały, znaczy mają, ale za małe się okazały te rzeczy i musimy kupić po prostu jakieś już trochę większe. Także przyczepę zapiąłem na łańcuch, pokażę wam, tak to wygląda. Zacisnąłem też wałki movera, także tak zabezpieczoną przyczepę zostawiamy. Idę jeszcze do parkomatu zapłacić za bilet. Do zobaczenia przyczepko, zostawiamy cię. Jeszcze do parkomatu. Wkładam kartę, zobaczymy ile kosztuje zestaw kempingowy. Jest tu jakiś cennik? Dobra, mam cenę 24 korony, czyli około 11 zł za dzień. Klikam zielone i mamy zapłacone. I wyciągam bilet. Teraz gdzie go wsadzić w tej przyczepie? Nie wiem. Wsadzimy ten bilet gdzieś tutaj za roletkę. Nie wiem jak to zrobić, ale chciałbym, żeby było widoczne. Może tak. Dobra. Jeszcze nigdy nie wkładałem biletu za okno szyby, ale dobra. No może pan parkingowy zobaczy. Jest przyciemnione, ale widać, świeci. Dobra, na razie przyczepka, jedziemy. Jesteśmy pod sklepem OBS. Idziemy do OBS. Zobaczymy co tam jest. Słuchajcie, jest to bardzo duży sklep, ale tutaj jest taki wielki namiot, zobaczcie. Większy od przyczepy kempingowej. Niesamowity. Ma przedsionek, 2 sypialnie, łóżko nawet takie na stelażu. super. Ten namiot kosztuje 4490, czyli około 2000 zł. Jeden z większych sklepów w Norwegii sportowych to właśnie XXL i idziemy do tego sklepu. Słuchajcie, tutaj można kupić kajaki. I taki kajak kosztuje 5000 koron, czyli około 2500 zł, albo taką łódkę rybacką. Świetna sprawa. U nas takich rzeczy nie ma. Tutaj jeszcze taki. Super. No to zobaczmy cenę tego. Słuchajcie, on kosztuje 13000 koron, czyli około 6000 zł. No ale fajny. Fajna jakość. Fajny kolor. Jesteśmy na dziale kombinezonów. Ania przymierza. Taki kombinezon kosztuje 400 koron, czyli około 200 zł. No ale po prostu no musimy kupić Ani, bo... O, no pasuje super, ci Ania. Sam raz. Ania, ale pytanie też? Założymy kapotę. Wyglądasz jak teletubiś. No, nogawki są już na styk. Sam raz jest, nie? Mhm. Zastanawiamy się, czy kupić jej w sam raz na nią, czy troszeczkę większy. I by miała na 2 lata. Dobrze, bierzemy ten mniejszy. Jest niebieski, więc jakby Ania wyrosła, to jeszcze Szymon będzie zdzierał. Mamy już dla wszystkich kombinezony. To jest Szymusia, 500 koron. To jest dla Nadii, też 500 koron. Dla Ani kosztował 400, tak? Jednoczęściowy 400. Jednoczęściowy 400 i moja kurtka 300 koron. To jest jakieś 1700 koron, czyli 800 zł, coś takiego, nie? No szkoda, że w Polsce nie kupiliśmy, bo naprawdę ten wyjazd do Norwegii nam się... No 4 osoby ubrane, ale w Polsce byłoby taniej. Ale ten wyjazd do Norwegii nam wypadł tak szybko, że nie zdążyliśmy. Zobaczcie, w tym sklepie można kupić nawet broń sportową. Taka spluwa kosztuje prawie 15000 koron, 7000 zł. No i wszystko do kupienia, nie? Coś pięknego. W sklepie sportowym. Jesteśmy już z powrotem i powiem wam, kupiliśmy pizzę. Idziemy teraz zrobić pizzę na szybko. Kurtka moja się spisuje przed deszczem. Bardzo fajna, wodoodporna. Tamta moja siwa już była tak mokra za każdym razem. Ale mam coś ciekawego wam do zaprezentowania z tym piekarnikiem, ponieważ odkryłem, przed chwilą go rozpalałem i jak widzicie już się tutaj ten opiekacz grzeje na pizzę. Ale jak tylko zamkniemy pokrywę, no drzwiczki, to ogień się gasi, zobaczcie. Widzicie? Zgasił się. I nie ma ognia. Także jeżeli będziecie opiekaczem robić, to nie możecie drzwiczek zamykać, bo tu jest pewnie jakiś tam zawór w zawiasie i po prostu gaśnie. I teraz odpalam jeszcze raz, no i jest ogień. Natomiast jak odpalicie tamten palnik, ten na dole, to już wtedy możecie te drzwiczki zamknąć i piec na przykład babkę albo ciasto. Kasia kupiła pizzę z doktora Edkera. U nas taka pizza kosztuje może z 12 zł, tutaj 38. No i Kasia przekłada szynkę, bo Nadia lubi bez, a Ania lubi z szynką, więc trzeba teraz poprzekładać. No i taką wkładamy do opiekacza. Co Szymon? Ja też z szynką. No dobra, no to będziesz miał z szynką, tak? Nadia będzie miała. I to jakoś podzielimy. A Nadia ile będzie miała? No tyle. To całe? No trochę nierówno, ale tak zrobimy, żeby było równo. Wkładamy bez blaszki, bo nie mamy. A tu fajnie się upieczą. No i dobra, pieczemy. Zobaczymy jaka wyjdzie. No i nie możemy zamknąć, nie? Przynajmniej nam się w przyczepie zagrzeje, nie Szymek? Co, widzisz tutaj siebie? Tu jest monitorek. Szymek się przeglądał w lusterku. No ogólnie nam w przyczepie się zimno zrobiło, 16,5 stopnia. Ale to dlatego, że wyłączyliśmy ogrzewanie. Nie podjadać. Ale ładnie pachnie. A pokażę wam jeszcze nasze nowe miejsce na pranie. Ta wersalka tutaj zdobyła miano suszarni. Tutaj mamy jadalnię, tam mamy oczywiście sypialnię i łazienkę, a tutaj kuchnię. Także nowy ład. Dobrze, proszę państwa, pizza gotowa, wyciągamy na deskę. Także opiekacz bardzo fajnie robi pizzę. Zobaczcie, jest piękna, przyrumieniona. Szynka się też fajnie zrobiła. Dobra, jemy. A ja też umyłem. Ręce myć i jemy. Wzięliśmy takie kółeczko do cięcia pizzy, także zaczynamy. To będzie ciało moje. No i teraz tak. Będzie porówno? Ale krzywo, dobra. Szymuś, ty będziesz miał to, dobra? Smacznego. Słuchajcie, jedziemy jeszcze do tych jaskiń, gdzie byłem wczoraj, ponieważ moje dzieci i Kasia chciały zobaczyć je. Także jedziemy tą drogą i pokażę wam, czy uda mi się przejechać przez te liny, które tam były obniżone od tego mostu. Zaraz tam dojedziemy. Dobrze, zbliżamy się. Tutaj jest ten znak, o którym wam mówiłem, że jest 2,7 z jednej strony. No i zobaczymy, jak ta nasza przyczepa przejedzie, nie? Bo jak wiecie, jedziemy z przyczepą. W ogóle zobaczcie, jak podczas deszczu tak wygląda kamera z tyłu. No jest jeszcze widoczność, ale wiadomo, jak jest słońce, to trochę lepiej. No i tutaj jest ten cały mostek. Kasia to nagra przez okno. Zobaczymy, jak tam przejeżdżamy. Mów, czy się zmieszczę. No na razie wszystko ok. Jest ok? Na razie ok. No wszystko dobrze. Przeszło bez problemu. Dobra. Jak widzieliście, przejechaliśmy bez problemu. Trzeba po prostu troszeczkę zwolnić, żeby czasem nie dziabnąć tych lin. Ale ogólnie było fajnie, nie? Teraz wjeżdżamy już w tą drogę brukową do tych jaskiń. Będziemy jechać pod górę. No i tutaj sobie skręcamy. Mam nadzieję, że nie ma dużego błota. I wjedziemy tam. Nie, nie jest tak źle. Dojechaliśmy, tak sobie postawiłem. Jak widzicie, jest jeszcze kamper, druga przyczepa. Plac jest dosyć duży, więc jak tutaj przyjedziecie, to też się zmieścicie. Tylko tam dalej, do tej drugiej jaskini, jest zakaz wjazdu przyczepami, jak widzicie. Także lepiej tam nie jedźcie. Jest naprawdę stromo w pewnym momencie. No i może wam się ten zestaw jakoś tam, nie wiem, złożyć w połowie czy coś. Lepiej nie jechać. Zobaczcie, przyczepa się troszeczkę ubrudziła, ale to tam nic. Spłuczemy ten piasek później jakimś lauchem. Ubieramy się w gumiaki i idziemy. Akurat przestało padać, także mamy szansę dotrzeć do tej jaskini. Jeszcze latarki trzeba wziąć. Kasia mi podała latarkę, jedna działa. To jest ta z Grecji, jak pamiętacie, kupiliśmy ją do roweru. Nadinka, twoja latarka? Proszę. Ja mam swoją latarkę, też świeci. Ostatnio pisaliście, żeby wam nie świecił po oczach, bo macie jakieś epilepsję czy coś. Wybaczcie, ale muszę przetestować. I do jaskini weźmiemy jeszcze aparat Sony, on lepiej nagrywa w ciemnościach, więc no. I tak już wam to pokazywałem, ale po prostu chcę sobie dzieci na pamiątkę nagrać, jak w tej jaskini są, więc zabierzemy Sony. Słuchajcie, w boksie dachowym znalazłem jeszcze taką latarkę. Ją dostaliśmy 3 lata temu od firmy Ledin. To była nasza pierwsza współpraca na kanale. Niezłe czasy, nie? I powiem wam, że bierzemy ją też. Co to jest? Taki patyk. Patyk? Co, Ania? Co chcesz? Patrzcie, do tej małej kałuży jest tyle. Tyle wody jest. Głęboko, na maksa. Jak tam kombinezony się spisują? Świetnie. Świetnie, nie? Ale patrzcie na to. Tylko ta lampa gdzieś mi spadła i się po prostu tutaj poobijała, także... Jest trochę pokieraszowana, ale no, ale działa, także bierzemy ją też. Dobra, zostawiamy wszystko, pozamykaliśmy, idziemy. Tutaj między te dwa domki trzeba wejść. Tam jest ścieżka. Jak widzicie, przewodników nie ma, wszystko jest pozamykane, więc prawdopodobnie można do tej jaskini też wejść sobie za darmo. Nie trzeba płacić 200 zł, ale jeszcze się przekonamy. Tylko lepiej sami nie idźcie, bo naprawdę tam można zabłądzić. Jak nie znacie. O, jakie błoto, ja cię kręcę. No nie wyrnijcie się. Ale idzie eskapada. Super. Tak jest lepiej. Z przewodnikiem jest nudno. Z nami jest lepiej, nie? No. Przynajmniej mogę głośno gadać, bo tam się wstydziłem trochę, wiecie, przy tych ludziach gadać do kamery, no to wstyd, jak nie wiem. Powiem wam, że dzisiaj tutaj jest hardcore, bo tutaj ostatnio, znaczy wczoraj nie było tego strumienia. Znaczy strumyk był, ale nie szedł po ścieżce. A tutaj musimy po prostu... Zobaczcie, co zrobić. Przejść. Bo mamy całą ścieżkę w strumieniu. Na szczęście dzieci mają gumiaki, ale ja z Kasią mamy tylko takie górskie szmacianki. Idziemy. Dobra, pierwsza przeszkoda pokonana. Idziemy dalej. Przechodzimy obok tego domku i zajrzeliśmy, co tam jest. I możemy wam też pokazać. Tam jest po prostu grill. Można zrobić kiełbaskę. Są drewna dookoła. No i ogólnie bardzo fajne. Zastanawiałem się właśnie, co w tym domku jest. Niestety z przewodnikiem pędziliśmy do jaskini i nie mogłem się zatrzymać. Dobra, przestało padać. Zmieniam kamerę na Sony. No i zobaczycie jakość w nagrywaniu. Czy wam się bardziej podoba, czy mniej? Dajcie znać w komentarzach. Dobra, jestem na kamerze Sony od teraz. Podoba wam się? Dajcie znać, czy się podoba. Dochodzimy do jaskini i teraz dzieci zobaczą wejście do jaskini. Szymuś, uważaj. Ślisko. Ogromne wejście, zobaczcie. Mamy gumiaki. Szymek, poczekaj. Ja pójdę pierwszy. Zobaczcie, jak tutaj leje deszcz. Nie wiem, czy to będzie widać. Tu teraz widać po boku, jak pada fajnie. Ania chce iść do dziecięcej jaskini, bo tamta jest dziecięca, ja im tak powiedziałem, a ta jest dla dorosłych. No dziecięca jest zamknięta, ale pójdziemy też. Idziemy tutaj najpierw. Jest mega fajna. Polecam wam tutaj przyjść również bez przewodnika. Macie kolejną przeszkodę. Tutaj jest lina. Chwytajcie się liny. Gdzie? Tutaj na podłodze. I pamiętajcie, jest tak ślisko, że szok. Normalnie można polecieć. Tam jest mega fajnie. Słuchajcie, weszliśmy. Tutaj już latarki się bardzo przydają. Kamera Sony, widzę, też daje radę. My poszliśmy tutaj chyba. Nie, ja już się zgubiłem. Nie, my tam poszliśmy, ale wyszliśmy, bo to takie kółko się robi. Gdzieś przechodzi się i wychodzi się w tym samym miejscu, gdzie tutaj jesteśmy. Także jeszcze nie wiem dokładnie, ale ogólnie... nie, tutaj nie. Więc tak, jednak trzeba wejść przez tą dziurę. Także ja już tutaj się zgubiłem. Więc raczej nie idźcie samemu, bo naprawdę jest tyle tych korytarzy. Tym bardziej są tutaj dwie wycieczki. Jedna jest dla ekstremalnych grotołazów, a jedna jest dla nas. Sania, dajesz radę? Ekstremalnych. No takich zawodowych. Ekstremalny znaczy taki bardzo trudny, Nadia, wiesz? A nie, ja wiem, nie możemy się bać. Nie możemy się bać, musimy tam iść. Na dworze już robi się szarówka. Pokaż, pokaż. Ale mamy latarki. No właśnie, nie mamy kasków, można się uderzyć w głowę, uważajcie. No, uderzyłam się, że... A wy dostaliście kask? My mieliśmy kaski i lampy dostaliśmy. Tato. I co, fajnie tam jest? Zjeżdżam. Ja nie chcę mieć tego czegoś. To dawaj tą lampę, ona jest za duża dla Nadi. Fajnie. Doświetlę wam. Szymek mówi, że troszkę strasznie, ale się nie boi. Macie tam latarkę? No, ja już tam nie idę. A ja idę. I co? Ja chciałabym bardziej do dziecięcej. Dobra, pójdziemy jeszcze do dziecięcej. A na razie tutaj. No, uważajcie. O, tu jest dla mnie za ciasno. No, i tam się idzie dalej, nie? Idziemy z powrotem. Tak, chodźmy do dziecięcej. Dobra, idziemy do dziecięcej. Zgubiliśmy się. Nie, nie zgubiliśmy się. Tutaj jest wyjście. Szymek idzie pierwszy. To jest nasz agent specjalny. Dobrze, moi drodzy. Jaskinia Setergrotta zdobyta. Wracamy na parking. Zobaczcie, jak Nadia świeci w nocy. Pięknie się odbija. Po tej jaskini jesteśmy tak brudni, że trzeba wszystkich umyć. Mamy tutaj ściereczki. I na szczęście chusteczki, tak, nawilżone. I fajnie to się ściera, także Szymek jest teraz w myjni i go szorujemy. Jak tam, Szybuś? Fajnie. Fajnie, nie? I mam tę latwę do... No, będziesz tratwę puszczał. Do kałuży. Tę latwę puszczę. No. Poczekaj, jeszcze daj mi chwilę. Ponownie zostawiamy przyczepę i jedziemy kilometr dalej. Jesteśmy już na miejscu, jak widzicie nikogo nie ma na parkingu. Także zobaczymy, jak wygląda ta jaskinia o godzinie 22. Bo taką mamy godzinę. Oj, przepraszam, dokładnie jest 22:31. 32. Powiem wam, że wczoraj nie padało, nie było tyle wody, ale teraz jak się idzie, takie piękne wodospady tutaj się stworzyły. Przez to, że ta woda spływa ze wszystkich gór. A tam jest wejście do tej jaskini i zobaczcie, jaki prysznic. Zobaczcie, jak pięknie. Dlatego nie widać pod słońce. Poczekajcie, ja pójdę tutaj. Tutaj dopiero to widać. Jak leje. Normalnie można się wykąpać. Świetnie. No wejście jest tutaj, zaraz na prawo. Idziemy. Tutaj, jak widzicie, idzie prąd, ale podejrzewam, że już jest zgaszone światło i nic nie będzie widać. Czyli jak przyjdziecie i zapłacicie, to będziecie mieli światło, a jak przyjdziecie poza godzinami otwarcia, to jest ciemno i nic nie widać. No. Dobra, ale mamy swoją latarkę, więc sobie zapalimy i tam pójdziemy. A dojdziemy tylko do tego wodospadu, tego fajnego, co wam pokazywałem. Może teraz na zdjęciu wam pokażę, jak to wygląda, jak jest oświetlone. Ale ogólnie też fajna jaskinia. Ania trzyma się barierki. Zapomnieliśmy tego solara takiego z tej firmy Ledin. A teraz by się przydał. O, jest. Idziemy. Tu jest ten mostek. Ania, tędy. Tu jest ślisko. No i to jest jaskinia dla dzieci, także jak widzicie, pięciolatek, Szymuś najmłodszy, daje radę za rączkę oczywiście, ale jest dobrze. Zaczyna się szum. I to jest właśnie ta rzeka podziemna. Jest mostek. Dojdziemy do tego wodospadu. Słuchajcie, całkiem inny urok ma ta jaskinia, jak nie ma tych świateł. Jak się idzie teraz, to jest taka groza. Co? Kasia została w tyle. Poświecimy im. Idą, idą. Aha, bo Nadi jest zimno i Kasia dała jej swoją kurtkę. Idziemy dalej. No ten wodospad to jest tak za 100 metrów, więc trzeba przejść. Tu są jeszcze takie podpory, jak widzicie. Trzeba pod nimi się przeczołgać. A więc czołgamy się. Szymuś nie musi. A ja muszę się trochę schylić, bo naprawdę jest tak na metr. Tu. Idziemy. Humory dopisują. Jest dobrze. I teraz już jest bardzo głośno. Zobaczcie, co tu się dzieje. Jest wodospad, ale trzeba po schodach zejść. Wow, tu jest więcej wody niż wczoraj. Chodźcie. Ja nie mogę. Przez ten deszcz. Ale pięknie. Super. Jaka woda. Niesamowite. Nie, dalej już nie idziemy, Ania. Już nie idziemy. Dobra, ja pójdę sam, bo jest naprawdę bardzo dużo wody. Nie wiem, czy tutaj się coś nie podmyło. Ale na razie tutaj widzę, że jest bezpiecznie. Dobra. No jest fajnie, jest fajnie. Słuchajcie, jesteśmy już z powrotem. Doszliśmy tak do 1/3 tej jaskini, ale był taki szum, że Szymuś się troszeczkę bał dalej iść. Dziewczyny chciały iść, o dziwo, no ale doszliśmy tylko do 1/3 i teraz już wracamy na jakiś parking, gdzie jest asfalt, bo nie chcemy chodzić po tym błocie. Także do zobaczenia na parkingu. Powiem wam, że jesteśmy już przy czepie. Zatrzymaliśmy się na takim dzikim parkingu. Tam śpi kierowca ciężarówki, tutaj ogólnie nikt. W środku lasu jesteśmy. No i co, robię jeszcze jajka na miękko dzieciom, chociaż one już są tak zmęczone, że szok. Zaraz to postawię na stole. Jest godzina 23:50. No ale jest dosyć jasno, ale już się ciemniej robi. Już te białe noce mijają. Podobno do 17 lipca były. Teraz już będziemy jeść te jajeczka w zimnej wodzie zalane. Ale dzieci już, widzicie, tutaj Nadia leży. Już jest tak zmęczona, że hej. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do następnego vloga. Na razie. Dzieci zasnęły na dobre, więc musimy zjeść te jajka razem z Kasią. Także smacznego wam, jeśli jecie kolację.